Witajcie, witajcie w kolejnym parcie Akademii Terana, prowadzonej dzisiaj wyjątkowo przez Kamikadze Boya, mnie oraz Papu Goza. Witam wszystkich. No może akurat ty nie wyjątkowo, ja wyjątkowo akurat. No ty wyjątkowo, no. No tak, w sumie tak. Będziemy teraz ładować kolejnego replaya. Teraz jest czas dla was, abyście zadawali nam pytania na czacie. Będziemy teraz odpowiadać na to. Będziemy odpowiadać na to w chwili, kiedy nic się nie będzie działo na ekranie, tylko będą się produkowały SCV-y, drony i tym podobne. I tym podobne. Replay nadsyłajcie tradycyjnie na adres kb.replaysmopa@gmail.com. Subskrybujcie kanał Irwena na YouTubie, Irwena na Facebooku, mój prywatny kanał Facebooka możecie subskrybować, klikając lubię to i tym podobne sprawy. A dla tych, co oglądają to na YouTubie, komentujcie filmik, lubimy czytać to, jak wam to się podobało, lubimy jakieś tam takie recenzje, są naprawdę bardzo fajne, bo pozwalają nam poprawić błędy i tak dalej, więc nie bójcie się wytykać tego, co robimy źle. Staramy się rozwijać. Popucz, jesteś ze mną dalej? Jestem z tobą dalej. Chciałbym powiedzieć ze swojej strony, że dokładnie to, co kawę, na pewno każdy feedback z waszej strony, czyli to, co mówicie nam, że co jest dobrze, co jest źle, jest dla nas bardzo ważne, a po drugie wiemy, że robimy to dla was i wiemy, że ktoś tego słucha i ktoś na pewno z tego w tym momencie korzysta. Dlatego jak najbardziej, czy dobre, czy złe opinie, warto się zawsze podzielić, zawsze chętnie wysłuchamy. Ja tym bardziej ze względu na to, że jestem tutaj pierwszy raz, chętnie posłucham i dowiem się, jak to idzie, zarówno mi, jak się tutaj, bo pewnie KB to mi nie powie szczerze, jak to poszło, ale dobra, zobaczymy, jak to pójdzie w praniu. Możemy zacząć w tym momencie. KB, ja już wszystko załadowane, jak co to możemy, 3, 2, 1, 0 tak. I poszło. Dobra, póki się tutaj arce będzie działa, ja dam kamerkę na jednego z graczy. Chciałbym zrobić wejście, kogo oglądamy. Ja spróbuję wyłapać pytania na czacie w tym czasie. Oczywiście, jeżeli chodzi o naszego zawodnika, który nam wysłał replaya, jest to Dominus, czyli Dominiś pewnie. Witamy Dominiku. I gra na Zerga, Baby Roach, czyli widocznie lubi Roach'e. No, kto lubi, tak? Tak. Mamy... Teran jest niebieski, jest na szóstej godzinie. Jeżeli chodzi o Zerga, no to jest to crossowa pozycja, czyli godzina 12 wiesz w tym co? Momencie. Papucz, dałem kamerkę na Dominisia, aby coś się działo na ekranie i stoi w miejscu od minuty. No co ty gadasz? Chyba masz w takim razie coś uszkodzonego w replayu. Nie, stoi w miejscu. Ja minuty. Mam minutę 15 i widzę pierwszego supplya. Znaczy nie, dzieje się, ale mówił, że kamerką nie ruszał, a chciałem, aby wyręczył mnie w tym na moment. Cóż. W sumie nawet nie ma co machać tak powiem ci przez tą pierwszą minutę. Jeżeli, nie wiem, kojarzysz może jeszcze stare Brood War'owe first person wody, czyli z pierwszej osoby. Na przykład takim graczem, który nie poruszał kamery przez bardzo długi czas, był swego czasu Mondragorn, niemiecki zerg, jeden z lepszych non-korean graczy Brood War'a. On też przez bardzo długi okres czasu nie poruszał swoją kamerą, więc no, może uczył się od najlepszy Dominis. Tak, generalnie, dobra. To jest replay między Dominisem i Baby Roachem. Znowu transporty mapa Metalopolis i problem, z którym się borykał Dominis, jak pamiętam, to jak sobie radzić z kompozycją jednostek Zerga, którą było w tym momencie Infestor Link. Halo, halo, papucz. Tak, ja też jakby tutaj przeczytałem z opisu tego replaya, że był to problem z kompozycją tą, o której wspominasz, natomiast ja bardziej bym się skupił na tym, w jaki sposób doszło do tej sytuacji, w której się znalazł Dominus, ponieważ jakby ten problem z tym Infestor Linkiem w late game'ie był pokłosiem tego, co widzieliśmy wcześniej w jego wykonaniu, z jego zagrań i moim zdaniem trochę pasywności w grze, którą udało się zauważyć. Czy teraz inny gracz jest? To jest replay innego gracza, papucz. Dominisa nie oglądaliśmy nigdy. Ja oglądałem wcześniej. Ja się przygotowałem i obejrzałem ten replay. No to nie spoiluj, bo my tutaj nie każdy widział tego replaya wcześniej, ja nie widziałem. Okej, dobra. Dobra, jedziemy pytania z czatu. Dam kamerkę na Dominisa, żeby coś się działo.
KB, ile masz SCV do 18 minuty w teren na protosa? 18 minut za papur to jest chyba luzen w sieci bada założone, nie? To już jest dawno założone. No, a idealnie na trzech bazach to jest 70-75 SCV, tak około. Staracie się mieć koło tylu. Więcej nie ma sensu, bo lepiej mieć więcej supply'a na armię, a macie i tak muły, które wydobywają zamiast SCV. Tak, jeżeli byśmy spojrzeli na to, na rozłożenie tych SCV na trzech bazach, mamy 6 gazów wtedy, więc 6 gazów po 3, SCV to jest 18, zostaje nam tak około 50 SCV na 3 bazy. No w poprzedniej widzieliśmy, z czego pamiętam, 40 SCV na 3 bazy. Tak. I to jeszcze, prawie 2 razy za mało. Tak, to było prawie 2 razy za mało. Tutaj jakby chciałem porównać to, do czego powinniśmy dążyć, z tym, w którym momencie jesteśmy, jakby jaki trzeba duży nacisk położyć na wyszkolenie sobie odruchu budowania SCV, bo to jest jednak mimo wszystko odruch. To tym w pewnym momencie gracz przestaje myśleć, tylko po prostu. A to jest papuk taki fajny myk. Jak można sprawdzić, czy jest idealna ilość SCV na danej twojej ekspansji? Jak ty to sprawdzasz, papuk, czy nie sprawdzasz? Ja sprawdzam w ten sposób, że łapię wszystkie SCV-ki, które mam na ekspansji. Jak mam równiutko 3 paski SCV-ek, uważam, że jest ok, nawet może troszeczkę więcej niż potrzeba. 2,5 paska to jest idealna ilość. Tak, 2,5 paska jest to optymalne. Ale jeżeli masz te 3 paski, jest w granicy błędu, że tak powiem. Grałem z ludźmi z Mastera, którzy mieli 100 SCV, 110 dron, 90 probek i skoro do Mastera można takie nawet błędy popełniać, tylko lepiej mieć tego trochę za dużo, jak mieć po prostu 40 całą grę. Tak. A tutaj mamy opening Rarter Heliony i ekspansja i bardzo fajne zadanie. Bo wybiera jakąś tam presję, próbuje pilnować kryptomory. Tak, tutaj fajnie pozwala się jakby, znaczy nie pozwala, w zasadzie sam próbuje ściągnąć te zerlingi Dominus w kąt, chować się tymi helionami, żeby obrywać jak najmniejsze obrażenia, dostawać tych zerlingów, a jednak wyciągać ich jak najwięcej. Później, przynajmniej u mnie w tym momencie jest 7 minuta i 40 sekunda. Tak, jesteśmy podobnie. Kiedy Dominus próbuje jakby coś działać, jeżeli chodzi o ekonomię zergowską. Nawet udaje mu się przysmażyć kilka tych probek. Ogólnie wypad helionami był bardzo opłacalny, bo zrobił ogromną ilość zerlingów, zrobił ogromną ilość dronek. Tylko chyba masz Dominus trochę za mało APM-u i tym samym multitaskingu, bo podczas mitrowania helionami uzbierało się 1500 minerałów. Poza tym ekspansja twoja, którą wybudowałeś, świeci pustkami. Można powiedzieć, że powoli zaczynają się tam zalęgać pajęczyny. Tak, 1500 minerałów, to jest 150 za jeden barak, 3 baraki, starport już powinien być gotowy, engineering bay powinien być gotowy, drugi raz. I miałbyś w tej chwili koło 70 supply'a, może już nawet byś dobijał do 70 supply'a. Bo zer nie jest też dobry, tu i głównie chodzi o multitasking, bo bardzo fajnie trawiać tymi helionami, tylko może dzisiaj to jakoś pokażemy, bo na mnie jest kamera, o co chodzi. Jak można sobie pomóc z multitaskingiem, ustawiając lokacje na F1 i tak dalej, pozwalające skakać sobie między różnymi miejscami mapy. Wiesz co, KB, jeżeli chodzi akurat o lokacje, no moim zdaniem jest to trochę wyższa szkoła jazdy. Ja do tej pory nie używam lokacji. Preferuję na przykład bindowanie sobie kluczowych budynków pod hotkeyami i po prostu podwójne kliknięcie w hotkeya powracać się z powrotem do tego budynku, tak? Więc bindowanie lokacji w momencie, kiedy możesz podwójnym kliknięciem na budynek cofnąć się do niego, jest moim zdaniem to dodatkowy klawisz, który dodatkowo tylko utrudnia całą obsługę gry. No tak, nie, no może trochę przesadziłem, bo to jest trochę dosyć trudne do ogarniania, ale to nawet tak najprościej, jak ktoś ma mało APM-u, sobie multitasking, to najprościej w czasie takiego harassmentu helionami, to schodkaję sobie heliony, powiedzmy, na jedynkę. Kontrol jedynka, masz heliony na jedynce, tak? I mitrujesz helionami sobie, mitrujesz, na chwilę odjedziesz od naturala zerga helionami, powiedzmy, na tą skarpę do trzeciej bazy. Wtedy, chodzi o tą sytuację, co była. Liczasz sobie 2 razy piątkę,
nie piątkę, tylko jedynkę u niego. Pod jedynką ma Command Centra. Jesteś automatycznie w bazie, zaznaczasz CV-y, pach, pach, supply, supply, barak, barak, barak i dwa razy tam któryś hotkey na heliony, tu jest dwójka i znowu jesteś wśród helionów. Tak, to jest rzecz, którą ja stosuję i do mastera wystarczy, jak widać. Z drugiej strony chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na makro, które jest na pewno lepsze u Dominusa, natomiast dalej jest to lekko kolejące makro. Mamy 2000 nadwyżek, mamy w tym momencie dopiero, przynajmniej w moim wypadku, pojawiły się 3 SCV-ki w pierwszym gazie w ekspansji, w drugim gazie cały czas jest jedna SCV-ka. Wcześniej w jednym gazie była jedna SCV-ka, w drugim gazie było 0 SCV-ek przez bardzo długi czas. W momencie, kiedy widzisz, masz 1500 nadwyżek, nie możesz sobie pozwolić na takie wielkie nadwyżki. Tak samo jak po harasie helionami, to chciałem powiedzieć jeszcze. Kiedy miałeś te 1500 nadwyżek, nie masz co ich chomikować tak naprawdę. Postaw sobie 5 baraków, postaw sobie drugą faktorkę, postaw sobie command centera, zbuduj sobie 4 supplye za to, czy w inny sposób wykorzystać te pieniądze. Tak, pieniądze, generalnie, które leżą na koncie, są to pieniądze, które tracisz w tym momencie. One tak, do niczego ci nie przydają się. Po co komu 2000 mieć na koncie minerałów, jak nie może ich wydać, bo ma tylko 3 baraki. Mamy ekspansję, jesteśmy innymi słowy na dwóch bazach. Powinno być, nie wiem, 5 baraków, 2 faktorki, starport z reaktorem i działający engineering bay wynajdujący plus 1 do ataków. I wtedy byśmy ładnie zbili nadwychy. O, tutaj w tym momencie u mnie Zerg zabił ekspansję. Można było ratować tego command centra, podnosząc go. I można było cancelować kolejnego command centra, klikając SC. Bądź klikając myszką, tak? Różnie to bywa. Tak, ale patrz, Dominus by spokojnie tę grę wygrał, właśnie gdyby opanował na swoje nadwychy, bo ma równy bądź nawet większy limit od Zerga, kiedy posiadał po 2000 nadwych, a Zerg wtedy nie miał nadwych. Teraz Zerg tam dodronował, nie dodronował, ale... Nie, Zerg jest na 60 dronach od dłuższego czasu, powiem ci. To, co widzę ze swojej strony, to, ale że Dominus... chodzi mi o to, że były momenty, jak Dominus miał 2000 nadwych, a Zerg miał powiedzmy 500. Czyli to było 1500 minerałów do wydania, a gdzie Dominus i tak miał 10 limitów więcej, to by miał spokojnie 20, 30, nawet 40 limitów więcej, gdyby je rozsądnie zagospodarował. I kolejna rzecz, Dominus, w tym momencie jesteś na supply bloku, przez dłuższy czas byłeś na supply bloku, co dalej, mimo że masz nadwyżki, mimo że masz tylko 3 baraki, dalej się supply blokujesz. Jakby popełniasz 3 błędy w tym samym momencie. Masz nadwyżki, masz za mało budynków produkcyjnych i masz supply bloka. To jedna rzecz z tej trójki powoduje, że masz plecy w stosunku do przeciwnika, ale jeżeli masz trzy takie rzeczy, trzy błędy, które się na siebie nakładają, to nie są trzykrotny błąd, to jest dziewięciokrotny błąd, bo te błędy się mnożą, one się nie dodają, one się mnożą jeden przez drugi. Jesteś dziewięciokrotnie, można powiedzieć, w plecy w stosunku do przeciwnika, jeżeli chodzi o produkcję. Tak, a poza tym taką może małą sugestię dać. Bardziej by się opłacało dropować do maina Zerda, jak na trzecią bazę Zerda, bo Zerd i tak zwykle zbiera armię koło właśnie pomiędzy tymi dwoma bazami, a tu i tak ci się poparci, bo jest na twoim goldzie. Zwykle by był w okolicach swojego golda, a w okolicach swojego naturala i od razu by się cofnął armią. Drop na pewno się uda, jeszcze jakbyś zauważył Steampacka trochę wcześniej, to byś dużo więcej zabił, ale drop i tak był udany. Tak, ładny drop. Natomiast mogłeś również... Ze względu na... Tak, Blade swoją drogą. Natomiast to, co Zerg tutaj nie gra Overlordów na mapie, to widać, bo dosyć mocno, że tam mapa jest dosyć ciemna. A Dominus mógłby teraz część SCV z maina posłać do naturala, a nawet mógłby dużo większą część posłać do naturala i mieć za dużo SCV w naturalu, bo za chwilę i tak będzie kolejną bazę zakładał i bliżej mu będzie z naturala i tak. Dokładnie. Bo main jest prawie wymajnowany i te SCV-y tylko łażą w tę i we w tę i sobie robią dołek chodząc. Tak.
A co do samej, bo to był replay, jak sobie radzić z Ergiem grającym Infestor Link, to pomijając fakt, że miałeś tę grę w kieszeni, gdybyś tylko ogarnął multitasking i nadwychy, z którymi masz największe problemy, to jak łapucz, jaka jest ta uniwersalna kontra terana, kompozycja jednostek na Infestor Link, tam pomijając Infestor już te nadchodzące pojedyncze ultraliski. Doskonałą kontrą na Infestor Link, moim zdaniem doskonałą kontrą na 90% zagrań Zerga. Jest to podwójna faktorka i granie dobrego pozycjoningu tanków. Dobrze ustawione tanki zawsze dają ci duże pole do manewru. Możesz się częścią marinów wysforować do przodu, możesz nimi wybiec przed swoją armię, zacząć denerwować Zerga, bo nie ukrywajmy, gracze z niższych lig nie mają żelaznych nerwów w stosunku do grandmasterów koreańskich i 90% twoich przeciwników, kiedy ich zaczepisz, pójdą z tym atakiem na ciebie, a kiedy ty jesteś rozpozycjonowany tymi czołgami z dwóch faktorek, gdzie masz dużo tych czołgów, ty dyktujesz warunków, ponieważ ty przyjmujesz go w miejscu, w którym ty chciałeś, żeby ta walka się toczyła, dzięki czemu masz tą przewagę taktyczną, nie musisz rozkładać czołgów, nie ma opcji, że złapie cię w momencie, kiedy jesteś nieprzygotowany, ty dyktujesz warunki, a kiedy dyktujesz warunki, masz większą szansę na pewno na powodzenie. Ewentualne dołożenie jednego czy dwóch ghostów, żeby spróbować empować te infestory, jest dosyć ciekawą opcją, chociaż niekoniecznie wymaganą, ale na pewno wymagającą dużo większego APM-a. Możesz próbować, natomiast ja polecam dużo tanków, które no, zawsze są w cenie. O Jezus, gdzie on te marinesy miał pochowane? Nagle wybiegła cała chmara. Zbunkrowali się. I tutaj mógłby rzucić... O, dobrze, rzucił skana. Chociaż... Ale trochę splituje. Tak, tak pierwsze próby splitu są. Tylko bardziej... Pomimo, brakuje. Że grałeś lepiej grę, jeżeli chodzi o walki, dropy i tak dalej, nie ogarniałeś nadwych, a teraz nie masz ani SCV, ani kolejnej bazy, więc ciężko ci będzie wrócić do tej gry. A taka sama porada ogólnie, jeżeli to jest taki problem, z którym się borykasz na co dzień, to jak idziesz atakować Zerga, to podchodź maksymalnie do Cel'Nar swoją armią. W chwili jak mijasz Cel'Nar, które w 99% należą do Zerga, mam rację. Dokładnie. To w tym momencie, wchodząc na creep, scan, malutka grupa marinesów, steampack i jedziesz. Siomi z tym creepem i tak dalej. Anulujesz go. A podchodząc armią pod bazę Zerga, siedzujesz się kawałek za kawałkiem. Bo jak ciebie złapie rozsidżowanego, okrąży ciebie z pięciu stron, to on będzie miał 200 limitu po walce, a tebie nie zostanie nic. I tak. Jesteś to bardzo pasywny w tej grze. Drałeś dropy, które biły Zerga, biły niemiłosiernie Zerga. A teraz zrobiłeś trochę nawet za dużo tanków. I co? I nic. Poza tym po stracie takiej ilości SCV powinieneś trochę doprodukować, bo zostało tobie tylko 27. Zgadza się i to, co zauważyłem w tym momencie ja jeszcze ze swojej strony, tutaj mamy gosta, który się chluje generalnie przy baraku, nie ma znaczenia jakby większego w tym momencie. Chodzi mi o to, że miałeś przez jakiś okres czasu, myślę, że tak około 20 sekund, około 800 minerałów nadwyżki, a twoje baraki były, no, były puste, tak? Nic nie produkowałeś w nich. To jest błąd w momencie, kiedy jesteś w plecy, musisz podwójnie się skupić na tej produkcji. Z drugiej strony mamy orbitala, który stoi ci obok naturala. Mógłbyś go przenieść do tej trzeciej bazy. Niech on produkuje, niech produkuje SCV-y, niech one zbierają z tej trzeciej bazy. Nie ma co czekać tak naprawdę na założenie tej ekspansji, bo jesteś w plecy. Musisz podjąć ryzyko, żeby wyjść na prostą. W przypadku, kiedy jesteś w plecy, musisz podjąć jakieś ryzyko. Nie da się grając bezpiecznie, kiedy jesteś w plecy, wygrywać gier. Tak, a kiedy jesteś tym, w plecy, musisz podejmować ryzyko. Poza tym, tak na sam koniec, ostatnia porada, kiedy Zerg gra ultraliści, rób marodery. Marinesi to nie jest za dobra kontra na ultraliści. I więcej upgrade. Marodery, które mają 6 armoru, obrywają po 1 damage od Marina, mam rację?
Czyli mamy ten Marinesa, który ma 7 damage'a, Ultralisk ma 6 armora. Dobrze, 1 HP mu zabiera Marines. Zwróć uwagę jeszcze KB na upgrade'y. Zerg ma 3-3, Teran ma 1-0 na swoich bio. 1-1 tak. Na bio jednostkę. Tak więc Dra była drana bardzo dobrze. Dropy siały zamęt, tak cytując kolegę i tym podobne. Powinieneś ich robić więcej i kontrolować swoje nadwychy. Jeżeli mogę jeszcze jakby tak? Takiego małego tipa związanego z dropami, ja wiem, że możesz nie ogarniać tego do końca wszystkiego jeszcze, natomiast spróbuj robić dropy w dwóch miejscach. Zrób sobie dropa z dwóch medivaków w jedno miejsce, gdzie będziesz sobie mikrował i w tym samym czasie zrzuć te medivaki, zrzuć z jednego medivaka dropa w drugie miejsce, po drugiej stronie mapy i niech one nawet sobie te maryny same z siebie biją. One nawet jak nimi nie będziesz mikrował, one zadadzą obrażenia, ponieważ zerg się skupi na jednym miejscu. I on nie będzie w dwóch miejscach naraz, tak samo jak ty nie musisz być w dwóch miejscach naraz. Te mariny, one będą sobie może mniejszy damage zadawały w ekonomię, czy w jednostki, czy w stecha przeciwnika, niż jakbyś nimi kontrolował. Natomiast na pewno jakieś obrażenia zadadzą. Warto tego spróbować na pewno z twojej strony, ponieważ widać, że lubisz dropować, bo próbowałeś tych dropów, faktycznie zadały jakieś obrażenia i powinieneś jakby pójść w tym kierunku. Tak, to mi się. Ja na stop mówię mi się. Nie wiem, co ja mam do tych misi. Nienawidzę niedźwiedzi. Może lubisz niedźwiedzi. Dobra, to mi się. No pa, znowu! Normalnie. To mi niedźwiedzie może w ten sposób się będziesz. Zobaczymy w kolejnym parcie. Tak więc na razie. I czekamy na wasze pytania na czacie. Dokładnie.